Proetus zawsze dostaje więcej. To niesprawiedliwe, narzekał Aplisius, kiedy ojciec przekazał mu nowinę. Po latach dobrego przywódca król Abas ustępował i podzielił królestwo między swoich dwóch synów. Proetus rzeczywiście dostał większą część, otrzymując tereny Tiryn, Heareum i Midei. Aquisius objął władanie nad Argos, stolicą królestwa. Teraz słuchajcie, moi synowie, powiedział Abas. Oprócz władania królestwami, musicie przestrzegać wszystkich układów, które zawarłem z innymi władcami. Oznacza to, że macie bronić Glaukusa, króla Koryntu. Ty także zawarłeś pakt z królem Abasem dawno temu, kiedy obaj byliście młodzi. Obiecaliście chronić wzajemnie swoich ziem i potomstwa. Miejmy tylko nadzieję, że synowie Abasa będą tak wierni ślubowaniu, jak ich ojciec. Pomoc Aquisiusa i Proetusa będzie nieoceniona, ponieważ przygotowujesz się do założenia nowego miasta w Lycji. Lycja byłaby idealnym miejscem na założenie miasta, gdyby nie niepożądane sąsiedztwo. W pobliżu mieszkają wrogie plemiona Amazonek, a lud Solymii odmawia wstępu obcym. Jest jeszcze zajadła chimera, którą widziano w okolicy. Z synami króla Abasa zmierzenie się z tymi problemami byłoby o wiele łatwiejsze. Może jedna z twych córek zechciałaby wyjść za syna Abasa. To umocni unię między obiema rodzinami. Z całą pewnością trzeba to rozważyć podczas budowy Lycji.
Thank you.
Czego sobie pani życzy, pani Perykles? Ach tak, proszę bardzo. Choć Lycja przeżywa rozkwit, kłopotów przybywa. Chimera utrudnia życie pobliskich wsi. A niektórzy obawiają się, że kieruje się w stronę Lycji. W Argos zmarł król Abas. Jego synowie zamiast pocieszać się w żałobie, jeszcze bardziej się od siebie odsunęli. Ulegając chciwości, Akrisius usunął Proetusa z ziem przyznanych mu przez ojca. Proetus przybył do Lycji, powołując się na przysięgę, którą złożyłeś jego ojcu wiele lat temu. Poprosił cię o ochronę i pomoc w odzyskaniu prawowitej własności. Nie możesz odmówić, zwłaszcza tak krótko po śmierci króla Abasa.